Rozdział siódmy. Im sumienniej starał się Tomek przykuć uwagę do książki, tym bardziej uciekały mu myśli. Wreszcie westchnął, ziewnął i dał spokój tym usiłowaniom. Miał wrażenie, że południowa przerwa nigdy nie nadejdzie. Powietrze wprost zamarło. Nie wiał nawet najlżejszy wiaterek. Ze wszystkich sennych dni ten był najbardziej senny. Monotonne mruczenie dwudziestu pięciu uczących się dzieci usypiało jak brzęczenie pszczół. Daleko, poprzez migotliwe, rozgrzane powietrze, majaczyła delikatna zieleń wzgórza Cardiff, skąpanego w blasku słońca. Wysoko szybowało leniwie kilka ptaków. Poza tym nie było widać żadnej żywej istoty, oprócz kilku krów, a i te spały. Dusza Tomka wyrywała się na wolność i gorączkowo poszukiwała jakiejś rozrywki, która pozwoliłaby przetrwać te straszne chwile. Sięgnął ręką do kieszeni i nagle błysk radości rozjaśnił mu twarz. Była to prawdziwa modlitwa dziękczynna. Ukradkiem wyjął pudełko po zapałkach. Wypuścił kleszcza na wolność i posadził go na płaskim pulpicie. Zwierzątko prawdopodobnie również zapłonęło gorącą wdzięcznością, ale była ona przedwczesna. Bo gdy chciało pełne radosnych uczuć wybrać się w podróż, Tomek zawrócił je szpilką i zmusił do obrania innego kierunku. Obok Tomka siedział jego serdeczny przyjaciel, który cierpiał tak samo jak on. I teraz z głęboką wdzięcznością przyłączył się do zabawy. Przyjaciel nazywał się Joe Harper. Przez cały tydzień chłopcy byli serdecznymi przyjaciółmi, ale w niedzielę zamieniali się w zaciętych wrogów i toczyli ze sobą wojny. Joe wyjął szpilkę z klapy swojej bluzy. I przyłączył się do musztrowania jeńca. Zabawa stawała się coraz bardziej interesująca. Wkrótce jednak Tomek oświadczył, że sobie nawzajem przeszkadzają i żaden z nich nie ma z kleszcza korzyści. Położył więc tabliczkę Joeego na pulpicie i narysował na jej środku pionową linię. Teraz, powiedział, jak długo kleszcz jest na twojej stronie, możesz go poganiać ile chcesz. Ale gdy ucieknie na moją stronę, musisz go zostawić w spokoju, dopóki mi znowu nie ucieknie do ciebie. Świetnie, no to puszczaj go. Kleszcz szybko uciekł Tomkowi i przekroczył granicę. Joe męczył go jakiś czas, aż zwierzątko znowu wyrwało się na drugą stronę. Sytuacja powtarzała się kilkakrotnie. Gdy jeden z pełnym poświęceniem znęcał się nad kleszczem, drugi przyglądał się z niemniejszym zainteresowaniem. Obaj chłopcy zapomnieli o Bożym świecie. Wreszcie szczęście bardziej zaczęło sprzyjać Joe'emu. Kleszcz miotał się na prawo i lewo, próbował tej i innej drogi, i był tak samo zdenerwowany i podniecony jak chłopcy. Za każdym razem, gdy Tomkowi zdawało się, że już już zdobycz przekracza jego granice, a ręce rwały się do działania, szpilka Joego zgrabnie zawracała zwierzątko z powrotem. Wreszcie Tomek nie wytrzymał, pokusa była zasilna. Wyciągnął rękę i dopomógł troszkę swoją szpilką. Joe wpadł w gniew. Co robisz, Tomek? Zostaw go! Chciałem go tylko trochę popchnąć. No nie, mój drogi, to nieuczciwe. Przecież wolno mi go trochę popchnąć. Puść go w tej chwili. Nie puszczę. Musisz, przecież jest po mojej stronie. Słuchaj, Joe, czyj to kleszcz? Nieważne, jest po mojej stronie i masz go puścić. Coś takiego. To jest mój kleszcz i zrobię z nim, co mi się będzie podobało. Potężny cios spadł na plecy Tomka, i drugi taki sam na plecy Joeego. Przez dwie minuty z dwóch bluz leciał kurz. I przez dwie minuty klasa miała niezłe widowisko Chłopcy byli tak zajęci sobą, że nie zauważyli ciszy, jaka zapanowała w klasie Gdy nauczyciel zaczął skradać się na palcach w stronę ich ławki I stanął nagle nad nimi Przyglądał się dość długo ich wyczynom Zanim zdecydował się urozmaicić im zabawę swym osobistym udziałem Gdy wreszcie nadeszła przerwa południowa Tomek podbiegł do beki Thatcher i szepnął jej do ucha Włóż kapelusz i udawaj, że idziesz do domu a gdy dojdziesz do rogu, wróć tutaj boczną uliczką. Ja pójdę inną drogą i wrócę tak samo. Tak też się stało. Tomek poszedł z grupą kolegów, a Beki z koleżankami. Po chwili spotkali się u wylotu małej uliczki i wrócili do szkoły, którą mieli teraz na swój wyłączny użytek. Usiedli obok siebie i położyli na ławce tabliczkę. Tomek podał dziewczynce rysik i, trzymając jej rękę w swojej, tworzył nowy, nadzwyczajny dom. Gdy zainteresowanie sztuką osłabło, zaczęli rozmawiać. Tomek był w niebo wzięty. Lubisz szczury? zapytał. Pfuj, nienawidzę. No tak, żywe. Ale ja mówię o zdechłych, którymi można kręcić na sznurku wokoło głowy. Nie, nie cierpię szczurów. Ani żywych, ani zdechłych. Wiesz, co lubię? Gumę do rzucia. Aha, szkoda, że nie mam. Ale ja mam. Chcesz? Pożuj chwilę. A potem musisz mi oddać. To było wspaniałe. Żuli na zmianę i majtali nogami z nadmiaru szczęścia. Byłaś kiedyś w cyrku? Tak, i tatuś jeszcze mnie tam zabierze, jak będę grzeczna. Ja byłem w cyrku trzy, cztery, no w ogóle dużo razy. Kościół nie umywa się do cyrku. W cyrku przez cały czas są jakieś nowe hece. Gdy dorosnę, zostanę klaunem w cyrku. Ojej, naprawdę? To cudowne! Clowni mają zawsze takie kolorowe stroje. No właśnie. A wiesz ile zarabiają pieniędzy? Całą masę. Co najmniej dolara dziennie. Ben Rogers mi to mówił. Słuchaj, Beki, czy byłaś już kiedyś zaręczona? A co to jest? No zaręczona, żeby potem wyjść za mąż. Nie. A chciałabyś? Chyba tak. Zresztą nie wiem. A jak to jest? Jak? To żadna sztuka. Musisz tylko powiedzieć chłopcu, że nigdy nie chcesz kochać nikogo innego, tylko jego, na zawsze. A potem pocałować go i rzecz załatwiona. Każdy to potrafi. Pocałować? Po co? Widzisz, to jest takie. no, ładne. I tak się zawsze robi. Zawsze? Tak robią wszyscy, którzy się kochają. Pamiętasz, co ci napisałem na tabliczce? Tak. Więc co to było? Nie powiem. Mam ci sam powiedzieć? Tak, ale kiedy indziej? Nie, teraz. Nie, nie teraz. Jutro. O nie, Beki, proszę cię. Ja tylko szepnę, bardzo cichutko. Beki zawahała się. Tomek uznał milczenie za zgodę. Objął ją ręką w pół i wyszeptał wyznanie cichutko z ustami tuż przy jej uchu. Potem dodał. Teraz ty mi szepnij to samo. Beki opierała się chwilę. A potem powiedziała: Musisz się odwrócić i nie patrzeć na mnie. Wtedy powiem. Ale nie powtórzysz tego nikomu, pamiętaj, Tomku. Więc nie powiesz nikomu? Nie. Nigdy w życiu. A teraz Beki? Odwrócił się, ona nachyliła się nieśmiało, aż oddech jej musnął jego włosy i wyszeptała: Kocham cię. Potem odskoczyła i zaczęła uciekać między ławkami. A Tomek gonił ją po klasie. Wreszcie schroniła się w kącie, zasłaniając sobie twarz białym Fartuszkiem. Tomek objął ją za szyję i prosił. Beki, proszę cię. Już po wszystkim. Jeszcze tylko pocałunek. Nie bój się. To nic takiego. Beki, proszę cię. Ciągnął ją za Fartuszek i próbował odjąć jej dłoń od twarzy. Beki ustąpiła w końcu i opuściła ręce. Spoza Fartuszka ukazała się zaczerwieniona od szamotania twarzyczka. Dziewczynka poddała się. Tomek pocałował czerwone usteczka i powiedział. Już po wszystkim, Beki. Pamiętaj, że od tej chwili nie wolno ci kochać nikogo innego oprócz mnie. I nie wolno ci wyjść za mąż za żadnego innego chłopaka, tylko za mnie. Przyrzekasz? Tak. Nigdy nie będę kochała nikogo innego, tylko ciebie, Tomku. I tylko za ciebie wyjdę za mąż. A ty nie ożenisz się z nikim innym, tylko ze mną. Naturalnie ma się rozumieć. Zawsze idąc do szkoły, albo wracając do domu, musisz iść ze mną, gdy nikt nie będzie widział. We wszystkich grach i zabawach będziesz wybierać mnie, a ja ciebie. Tak robią narzeczeni. Ach, to cudowne. Nigdy przedtem o tym nie słyszałem. To jest bardzo fajne. Gdy ja i Emil Lawrence, wielkie oczy Beki powiedziały mu, że palną głupstwo. Urwał zmieszany. Och, Tomku! Więc ja nie jestem pierwszą? Miałeś już narzeczoną. Zaczęła płakać. Nie płacz beki, uspokajał ją Tomek. Ona mnie już nic, a nic nie obchodzi. Nie, nie, ty sam najlepiej wiesz, że tak nie jest. Tomek chciał objąć dziewczynkę za szyję, ale odepchnęła go. Odwróciła się do ściany i płakała dalej. Tomek przysunął się do niej i ze wszystkich sił starał się ją pocieszyć, ale ponownie został odepchnięty. Wtedy obudziła się w nim duma, odwrócił się i wyszedł. Przez chwilę stał przed szkołą niezdecydowany, ciągle spoglądając ku drzwiom, miał nadzieję, że Beki pożałuje swojej szorstkości i wyjdzie go szukać. Ale nie przychodziła. Zrobiło mu się bardzo przykro, bo czuł, że wina leży po jego stronie. Stoczył ze sobą ciężką walkę, aby jeszcze raz wrócić do niej. Wszedł do klasy. Beki stała ciągle w kącie twarzą do ściany i pochlipywała. Tomkowi serce omal nie pękło. Podszedł do niej i stał chwilę, nie wiedząc, co robić. Wreszcie powiedział nieśmiało. Beki. Naprawdę zależy mi tylko na tobie. Poza tobą nikt mnie nie obchodzi. Brak odpowiedzi: słychać tylko płacz. Beki, błagał. Beki, odezwij się do mnie. Znowu płacz. Tomek wydobył swój największy skarb. Mosiężną gałkę od jakiegoś mebla podsunął jej pod oczy, żeby zobaczyła i powiedział. Beki, proszę, weź to. Beki strąciła gałkę na ziemię. Wówczas Tomek opuścił klasę i poszedł, gdzie go oczy poniosły, by tego dnia już do szkoły nie wrócić. Beki tknęło złe przeczucie. Wybiegła, ale nigdzie nie było go widać. Zajrzała na dziedziniec szkolny. Tomka nie było. Zaczęła wołać. Tomku, wróć. Tomku. Nasłuchiwała z natężeniem, ale nikt nie odpowiedział. Otaczała ją cisza i pustka. Usiadła, zanosząc się od płaczu i czyniąc sobie gorzkie wyrzuty. Dzieci znów zaczęły schodzić się do szkoły, więc musiała kryć się ze swoim bólem i złamanym sercem. Czekało ją samotne dźwiganie brzemienia długiego, posępnego popołudnia. Nie miała wśród obcych dzieci żadnej siostrzanej duszy, z którą mogłaby podzielić się swoim cierpieniem.